Kochani, przepraszam, instalując się na statywie, wyłączyła się kamerka, także teraz już się instaluję, wracam na swoje miejsce. Witamy Was, widzowie, jeszcze raz, witamy Gutka. Słuchajcie, Patty jest z nami tutaj w telefonie. Halo, halo, jesteś Patty? Tak, jestem. Cieszę się, a tak naprawdę to myślę, że jesteś tutaj z nami razem w naszej szabelkowej chatce, bo takie mam odczucie. Bardzo fajna, pozytywna, ciepła osoba. Także jeszcze raz za wszystko Ci, Patrycju, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, za parę minut rozpoczyna Barcelona i Bayern, Juventus i Arsenal swoją wojnę o Ligę Mistrzów, o ćwierćfinały. Słuchajcie, sytuacja jest... Nie, to już o półfinały, tak? Nie, o ćwierćfinały. Powiem Wam, że no, ciekawe będą to konfrontacje. My chcemy na koniec tego odcinka uciekać szybciutko i śledzić te konfrontacje, bo będą fajne mecze. Kogo obstawiasz? Kto wyjdzie? Piszka. Piszka obstawia. Słuchajcie, ale jeszcze nie o tym, jeszcze nie o tym. O tych Lidze Mistrzów. Barca i Bayern. I Bayern, nie? Chyba jednak zdecydowanie, kochani, obstawiamy z całą sympatią do Arsenalu i do Juve. Myślimy, że jednak i Barcelona, i Bayern no, są w dużym gazie, także myślę, że oni gdzieś tam do góry. Real też jest w gazie, Benzema też ich odpalił. W każdym razie, wracając do konkursu, słuchajcie, kochani, Wojtek Szczęsny nie może się doczekać, kto będzie mu bronił prawej strony na naszym wirtualnym boisku. Ja już wiem, zresztą powiem Wam szczerze, że... Wydaje się, że jesteśmy w szoku, dlatego że Patty zaraz Wam poda oficjalne wyniki. Sami będziecie w szoku, ja zobaczycie, że tak się dało. Tata, ale ja jestem za Piszczkiem. Czyli już od razu zapisujemy, słuchajcie, Gutka, typy. A ty Gutek, co ja jeszcze nie mówiłem, ale jednak słuchajcie, chyba kochani, też ja obstawiam Piszczka. Także Gutek pisze Piszczek i ja obstawiam Piszczka. Także z całym szacunkiem dla Pawła Olkowskiego, jest 5 lat młodszy od naszego Piszczka. Natomiast skąd to wiem, zaraz Wam powiem w dwóch słowach. Natomiast wiecie co, oddajemy teraz głos Patrycji. Patrycju, jak głosowali nasi widzowie? To tak. Paweł Olkowski, 17 głosów. Paweł Olkowski, 17 głosów, kochani. No. No, słuchajcie, a jak się to ma w stosunku do Piszczka? Jezus. Łukasz Piszczek, 225. I nasze dwa, kochani, to 227. Także słuchajcie, ja myślę, że czas Olkowskiego jeszcze mocno przyjdzie w reprezentacji, dlatego że on ma 5 lat mniej, kochani, od Piszczka. Natomiast Patrycju, posłuchaj, teraz mam kilka ciekawostek odnośnie obu panów, dlatego że powiem Wam, kochani, tak. Ktoś tu wpisał Lewandowskiego, Wawrzyniaka, Milika, Grosickiego, Glika. Słuchajcie, Glik jest w środku, także jeszcze o Gliku będziemy rozmawiać w naszym odcinku. Natomiast tutaj wybór się tyczył tylko prawego obrońcy. Za dwa dni od dzisiaj będziemy wybierać, widzowie, lewego obrońcę. A lewego, a nie lewego. Środkowych będziemy wybierać na końcu. Także już wiemy, że Wojtkowi Szczęsnemu będzie pomagał na lewej flance, słuchajcie, Piszczek. Na prawej. Tutaj, kochani, i tu mam dla Was niesamowitą ciekawostkę. Patrycju, posłuchaj. Widzowie, posłuchajcie. Dane mam oczywiście z Wikipedii. Słuchajcie, i jeden, i drugi, i Łukasz Olkowski, i Łukasz Piszczek, i Paweł Olkowski, obaj grają w Bundeslidze, jako ciekawostka. Obaj po drodze swojej kariery zahaczyli o Zagłębie Lubin. Jeden Olkowski i drugi. Piszczek? Tak, Olkowski dokładnie w sezonie 2009-2010. Gutek, miałeś wtedy 2 latka. Aha, no bo 4. Się urodził. Przepraszam, 4, dokładnie, przepraszam, Nadia miała 2 latka. Gucio miał 4 latka, także już jeździł ze mną na Lubin, to miałeś okazję go widzieć. Natomiast, kochani, jeden i drugi był w Zagłębiu Lubin. Piszczek był w 2-4, w 2-7 w Zagłębiu Lubin. W 2-6 zdobywaliśmy mistrza Polski wtedy. Natomiast obecnie jeden gra w Bundeslidze w Borussii, drugi w Köln. Natomiast wiecie, co jest tak naprawdę najciekawsze w stosunku do obu panów? Patrycjo, uważaj. Obaj po drodze swoją karierę juniorską rozgrywali, czyli jako, słuchajcie, dzieci, Gwarek Zabrze. I to jest nieprawdopodobne. Chcemy z całego serca złożyć gratulacje serdeczne. Gwarku Zabrze jest wybitny fachowiec, który wiedział, jak na prawą obronę odpalić, kochani, dwóch wspaniałych zawodników.
Słuchajcie, Paweł Olkowski to chłopak 90 rok, Łukasz Piszczek 85, także czas Olkowskiego jeszcze przyjdzie mocno w reprezentacji. Natomiast 100%, ja myślę, że na pewno będzie na ławce, aczkolwiek to trener Nawałka decyduje, jak to będzie. Może będzie właśnie odwrotnie, zobaczymy, może dyspozycja dnia, może tfu, nie daj Boże, jakaś kontuzja. W każdym bądź razie jeden i drugi to są, kochani, wychowankowie Gwarka Zabrze. Wielki szacunek za to, dlatego że no, w Gwarku Zabrze wiedzą, jak słuchajcie, reprezentanta Polski, brakuje mi słowa, nigdy nie lubię powiedzieć wyhodować, aczkolwiek wiecie, co mam na myśli, wyszkolić, wyedukować, wypromować. Słuchajcie, sytuacja na pewno bez precedensu, nie, Gutek? To jest niesamowite, słuchajcie. Mają na to patent, także jeszcze raz Gwarkowi serdecznie dziękujemy. Wiedziałaś o tym, Pati? Tak, wiedziałam, czytałam już wcześniej. Czytałeś, że obaj są w Gwarku Zabrze. Słuchajcie, to jest niesamowite, dlatego że oni potem seniorskie kariery robili troszeczkę inaczej. Olkowski, GKS Katowice, Górnik Zabrze, potem FC Köln. Natomiast Łukasz Piszczek, słuchajcie, Hertha, z Herty właśnie Zagłębie i z Zagłębia do Borussii. W każdym razie, słuchajcie, serdecznie gratulujemy Łukaszowi. Ja już w tym momencie, kochani, zabieram kamerkę do laptopa. Także witaj, Łukasz, serdecznie. Słuchajcie, no kilka plakatów Łukasza tutaj wyszukaliśmy obok Wojtka Szczęsnego. Mamy go w trykocie reprezentacji Polski, mamy go w trykocie Borussii Dortmund. Mamy go też na zbiorowym plakacie, kochani, z reprezentacji Polski. I to myślę na niejednym, także to też o czym świadczy. No tutaj go mamy na tym plakacie, tutaj to nie, bo to są chłopcy Engela. Tutaj to też jest starsza brygada, tu jeszcze, kochani, Wasilewski, tu jeszcze Krzynówek, tu jeszcze, kochani, Guerreiro, tak? Tak, tu jest jeszcze... Tu jeszcze odsłupko od bramkarza strzelił. No, z Portugalią piękną robotę zrobił. Słuchajcie, czy tam w tamtym miejscu? Nie, tutaj chyba... nie, jest również i tutaj Piszczek. Także, kochani, no mamy Piszczka. Patrycju, mamy też zdjęcie od ciebie, prawda? Tak. Czekaj, ja sobie teraz to zdjęcie wezmę. Zobaczcie. O, proszę bardzo. Bierzemy teraz, pobieramy to zdjęcie. Jesteście oczywiście, kochani, z nami w trakcie, jak gdyby budujecie, kochani, ten odcinek, dlatego że my no, traktujemy was jak część naszej, jak część, uwaga, robimy teraz edytuj, czyli tak, traktujemy jakbyście byli tutaj po prostu z nami, mamy wielki szacunek do widzów. Teraz zobaczcie, kochani, dodamy, teraz w pobrane wchodzimy, tak, w pobrane wchodzimy i szukamy twojego zdjęcia, Pati. To jest to, proszę bardzo. Czyli mamy dwóch reprezentantów i jeszcze raz zaznaczam, kochani, tutaj w tym momencie usuwamy to zdjęcie i jeszcze raz, kochani, zaznaczam i teraz tak. Uwaga, uwaga, konkurs. Dzisiaj wybieramy PO, prawy obrońca. Do 23, do godziny 20. Czyli tak, dzisiaj wybieramy PO, prawy obrońca, do 23. Dzisiaj jest 23. Już wiemy, że to jest Piszczek. Także teraz będziemy do 25, kochani, czyli do za dwa dni, do godziny 20, wybierać lewego obrońcę. Uwaga. L-O. Proszę. LO jak liceum ogólnokształcące. I w tym momencie robimy zapisz, także post został zaktualizowany. Teraz jeszcze ostatnią rzecz tylko, kochani, zrobimy. Piszemy dla was kolejny komentarz, wklej i tylko teraz tak. Witamy serdecznie dnia, nie 21, a 23 lutego. Dokonaliśmy wyboru nie bramkarza, kochani, tylko prawego obrońcy, tak? Prawego obrońcy. Śmiesznie mi się jedną ręką pisze do naszego składu i tak, i teraz za momencik i tak, nie podajemy tych cyfr, Patrycju, nie wypisujemy, słuchajcie, tych nieobrońców, że tak powiem, dobrze? Bo tam ktoś podał Lewandowskiego i tak dalej, żebyśmy nie robili, kochani, przykrości. O, czyli teraz usuwamy to i tak, czekajcie,
Coś mi uciekło. Uciekł mi post i niechcący go zresztą opublikowałem. A jeszcze mogę go edytować, na szczęście. Witamy serdecznie. 23 dokonaliśmy wyboru prawego obrońcy do naszego składu i tak. Czekajcie, musimy tych bramkarzy wziąć. Bardzo mi się źle to robi jedną ręką. Wiesz, Patrycju, wskakuj przez ten telefon tu do nas, co? Możesz? Niestety, ale nie. Haj, szkoda, bardzo byś się teraz tutaj przydała z nami. Słuchaj, do naszego składu i tak. Paweł Olkowski. Głosów ile? 17. Głosów 17. Mhm. Tak. I wygrywa. Tak. Wygrywa Łukasz, tak? Łukasz. Czekajcie. Wiecie co, kochani, nie będziecie śledzić, jak ja to piszę, dlatego że kaleczę strasznie, nie daję rady. Patli, wracam z powrotem na statyw. Dokończę ten post na dwie ręce, dobrze? Dlatego że on bardzo, bardzo długo będzie trwał.